Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór na drodze wojewódzkiej 364 biegnącej przez wieś Pielgrzymka. Ofiarami 68-letnie małżeństwo, które przechodziło przez jezdnię po pasach. Poszkodowani to kobieta i mężczyzna w wieku 68 lat, którzy ze względu na odniesione obrażenia ciała zostali przewiezieni karetkami pogotowia do szpitala celem wykonania dalszych badań. Skrzyżowanie nie ma dobrej sławy. Miejscowi przyznają, że dochodzi tu do groźnych sytuacji właśnie z udziałem pieszych. Tu tych pasów za bardzo nie widać, nie są tak dokładnie zaznaczone, więc jak jest ciemno, to też za bardzo latarnie czasem migają, więc mało widać. Bo to tu te pasy, to powinno być to wszystko jak się należy, a nie, nic tu nie zrobione. Ludzie na przykład na szybko tutaj jeżdżą. Często widzę właśnie jak na pasach ktoś czeka, a ludzie po prostu przejeżdżają i nie zatrzymują się. Po sobotnim wypadku droga w Pielgrzymce była zablokowana przez wiele godzin. Jak się okazało, za kierownicą osobowego Nissana siedział 30-letni mieszkaniec powiatu złoteryjskiego. Co istotne, nie uciekł z miejsca zdarzenia i poczekał na przyjazd służb. Był trzeźwy, natomiast badanie narkotesterem wykazało, że był pod wpływem środków odurzających. W tym celu została mu pobrana krew do dalszych badań diagnostycznych właśnie pod tym kątem. Za spowodowanie wypadku kodeks karny przewiduje nawet 3-letni pobyt za kratami, a jeśli skutkiem jest spowodowanie śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, kara wzrasta do 8 lat pozbawienia wolności.